Na początku syndy byli górole, a dopiero płetę porobili się Turcy i Żydzi. Górole byli ty z pierwszymi filozofami. Filozof to jest powiedziane po grecku. Znacy telo co mędrol. A to jest powiedziane po grecku lonie poznaki. Niby po co mów tu wiedzieć, jako było na początku. Ale Grecy to nie byli Grecy. I no górole, co udawali Greka. Bo na początku nie było Greków. I no syndy byli górole. Filozofii o powstaniu świata według księdza Józefa Tischnera. Thank you.
chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Góry pozwalają doświadczyć trudów wspinaczki. Strome podejścia kształtują charakter. Kontakt z przyrodą daje pogodę ducha. Wobec piękna gór czuję, że on jest. I wtedy zaczynam się modlić. W górach niknie bezładny zgiełk miasta. Panuje cisza bezimiennych przestrzeni, która pozwala człowiekowi wyraźniej usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga. Jan Paweł II. Krzywa nią, wysoko.
gramy to nasze życie. I tak, jak w muzyce, zawsze mamy wizję ostatniego akordu. Jeszcze go nie zagrano, ani nie napisano. Ale wiesz, że nastąpi. I tak się obracasz. Tak prowadzisz melodię, by ten akord zabrzmiał. W muzyce naszego życia ostatnim akordem jest śmierć. I tu widać wielki paradoks. Bo właśnie wtedy nasze życie dobiega swojej pełni. Tak jak muzyka. Spełniamy się, kiedy już nas nie ma, gdy nasze dźwięki wybrzmią. A przecież ten ostatni akord siedzi w nas przez całe życie. Tkwi w nas, choć wciąż jest niemy. Śmierć jest owocem życia, która w nas dojrzewa i daje znać o sobie w każdej naszej chwili, w każdym momencie naszej teraźniejszości. Ten owoc nas buduje. Śmierć nas buduje i my się budujemy dzięki świadomości ostatniego akordu. Ksiądz Józef Tischner. Thank you.
najdostojniejszy gazda Podhala, patron górali, przyjaciel podhalańskiej ziemi, mocno związany z życiem górskiego społeczeństwa, zawsze dostrzegający piękno przyrody i polskich gór. Dla nas największy z Polaków. W hołdzie dla Jana Pawła II utwór pod tytułem Siła jest w jedności, który swą premierę miał podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Idąc za wzorem Pawła VI, czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej. Cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Thank you.
czymże jest miłość? Miłość jest najpierw odkryciem. Ten, kto kocha, odkrywa ludzkie ty drugiego człowieka. Odkrywa, że ty jesteś ty. Co to znaczy? To znaczy, że drugiego takiego jak ty nie ma na całym świecie. Że ty jesteś jedyny, jesteś inny. Ani przedtem, ani potem takiego nie było. Ksiądz Józef Tischner. Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to. Jeśli znasz odwieczną miłość, która cię stworzyła, to wiesz także, że w twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne są w życiu pory roku. Jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima, chciałbym, abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia. Bo ostatnią porą swojego życia będzie wiosna.
wiosna zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie. Czeka cię niebo. Jan Paweł II. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, te na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil. Mamy czas, do czego jesteś podzielny, zawsze na prawo i płyty. Lepszym człowiekiem stanę się w mig. Tu dokładnie pomoże w nic. Wysłuchaj mnie, a potem pomyślisz. Nie warto się skuczyć tym, co za nami. Powodne są chwile, w których jestem nieznany. Thank you.
jak ja was nie widzę. Serce moje płacze, jak ja was nie widzę. Być góralski braci, to nie gwarom go dać. Góralską ślebodę trza sercu kasi chować. Nie ten jest górolem, tmo parzynce. Nie ten, komu górsec dobym łostrzeżnice. Jeno ten, co w górach serce swe łostawił. Wążuczki szczań nie grani tym zastawił. Komuduje w usach szwarny, holny wiater, który kradnie myśli, by uwiść do tater. I no ten górolem, co zim łajców sławi, kto z dumą w łodzianach swoim wnukom prawi. Nie to, że niesyczka są w Tatrach zrodzni, bydźcie górolami swojej własnej ziemi. We'll be right back.
chcę powiedzieć na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 lat. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawa. Z nią, z tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach kościoła. I ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu. Dziękuję ci, pieśni oazowa.